Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpie, witam was w kolejnym odcinku z Gothica 2 The Returning. I wybaczcie, że tak długo Gothica nie było. Raz to musiałem przeinstalowywać bazę 3 razy tego Gothica, żeby mi zaczął działać jak należy. Dwa, trochę pograłem na Gothic 2 Wojna Klanów. Tam nagrałem jeden materiał, który został podobno rozesłany na forum. Ale to dobrze, przynajmniej będzie więcej wyświetleń. Trochę osób zobaczę. Może nie działo się tam dużo, nie było szału, ale mało ludzi to nagrywa. Więc nie wiem, kiedy będzie następny odcinek z Wojny Klanów, ale może w tygodniu, zobaczymy. Dobra, wracając do naszego planu działania, bo żeśmy już podobno rozbili wszystkie rozpruwacze, zaraz jak to się nie zwali. Cholera wie, chyba już teraz sobie nie przypomnę. Kurde, brzytwiaki, o. Tak, musieliśmy się zająć brzytwiakami, dokładnie moi pomagierzy, bo ja oczywiście się opieprzam. To nie jest żadna nowość w tej grze. Bo ja kurde to nie umiem walczyć bronią taką, wiecie o co mi chodzi, bronią białą. Zbyt dobrze. Ale lepiej mieć przy sobie takich ludzi, którzy nam pomagają. I chyba mam wrażenie, że tej teksturki znowu nie mam. Więc jeżeli ta osoba, która mi dostarczyła raz teksturkę, mogłaby mi drugi raz zapodać tą teksturkę, bo nie wiem. Kurde, myślałem, że ją dodałem, tak po prostu. Nawet tą osobę prosiłem, żeby mi dodała teksturkę. O! Kąsacz. No nie dostanie się tutaj za Chiny. Może próbować w każdym bądź razie. No chyba, że tu się doczołga. O, idzie. Wybić mi to szajstwo. Kolejne bydle załatwione. Dziękuję za wyrozumiałość. No i kurde, no znowu musicie być z tymi skinami. A no Boże. Boże, Bożenko. No, no trzeba jakoś to znieść. No nic na to nie poradzimy. Na orków to chyba nie powinniśmy nacierać, bo będę miał wrażenie, że orkowie będą trudnym celem. Chyba, że sobie zapiszę. To kto go wie. Dobra, zrobimy coś takiego. Save'a, walniemy. No save. Czemu nie można zapisywać? LOL. A, widzę, że tutaj chyba quick save'y nie działają. Nie wiem czemu. No ale trudno, no nic na to nie poradzimy. Dobra, zobaczymy. Tylko, że tu mamy szamana. Orkowie! Nienawidzę tych bestii! To co się stało? LOL. Dobra, chyba orkowie sobie powinni jednak odpuścić. Co jest do cholery grane? Przecież ja nie chciałem instalować tych tabel z Gothica 3. Dziwne. A, czyli z orkami nie chcecie walczyć. Jeśli dobrze rozumiem. Dobra, też was rozumiem, no. Jakoś niespecjalnie mi to stwarza przyjemność walki z orkami. No, bo oni są mimo wszystko ciężcy. Nie wiem, co oni robią w Jarkendarze. To mnie dziwi najbardziej. No i to są zwykłe wilki. Nie te z tym skinem. Kurde, no. No brakuje tych skinów. Teraz cię ma. Jedna bestia mniej. Dobra, trudno. Tak jak powiedziałem, to ta osoba mi, która mi już raz podesłała teksturkę, podeśle mi jeszcze raz. Po prostu sobie ja to zainstaluję. Przecież myślałem, że ja już mam tą teksturę. Ale no trudno. Nic na to nie poradzę na razie. Na razie. Tam do orków to się boicie podejść, no ja was rozumiem. No chodź. Patrzcie, co
co za skubane. No nie zapisz, nie zrobię save'a takiego. Aha. Ten ork tylko potrafi strzelać. To, no to słabo. No czemu nie zaatakujecie tego orka? No proszę was. Znowu jedna z tych głupich bestii! O, te mi pomogą, no! Kolejne bydło załatwione! Koniec z tobą, bestio! Jak chcecie, to potraficie, no! I ładnie. Teraz jeszcze macie kąsacze do wybicia. No, dobrze. No chodź, parszywa bestio! Kolejne bydle załatwione! Dobra, oni tu za mnie załatwią te wszystkie problemy. Dobra, o, kolejny. A ty co, skip się tak na mnie patrzysz? No, koniec z tobą, bestio! Przynajmniej za mnie zbijają całą robotę. Ja mam exp darmowy. Nic mi się nie musi dziać. No, szyja mi musiała mięso zabrać. A niech bierze. Mam na to szczerze wywalone. O, tam będzie więcej orków. Dobra, save'a walniemy znowu. Chyba musimy robić zwykłe save'y. Widzę, że na quick save'ach się nie da. A chciałbym. Moment, przeszukam to ciało. Tak, dziękuję. Tu jeszcze sprawdzę, czy coś... O, rybki są. A pozbieramy. Dlaczego by nie? Mam wrażenie, że trochę muzykę mam za głośno. Opcje dźwięku. No właśnie, tutaj nieco efekty wyciszę, a muzykę to już tym bardziej. Dobra. Tyle myślę, że wystarczy. W zupełności. Więcej ryb. Kurde, ciekawe, kto je tu pozostawił. I nikt z nimi nic nie zrobił. Ale może więcej tu też roślin znajdziemy, bo rośliny to będzie dla nas tu podstawa w Jarkandarze. Dobra. Więcej orków, więcej niebezpieczeństwa. Oj, waham się. Tu może być już gorąco. Ej, ty! Co ty tutaj robisz? What? O kurde. Jesteście w niebezpieczeństwie. Żegnam. O kurde. Ja nawet nie patrzę, co tam się dzieje. O kurde, tam mają szamana. Żeby ich nie pospalał. Jedna bestia mniej. Ty, no ale zajmijcie się resztą, panowie! Bo oni nas pospalają. O, dobrze. Ładnie dostaję z łuku. Jedna bestia mniej. O kurde. Pięknie. Panowie. O, i to są normalnie nazwy tych broni. I to mi się podoba. A, jak dudni po uszach. Boże, niepotrzebnie żeście to dodali. Kurde, to aż tak po uszach bije masakra. Dobra. Ale ładnie, wy pozbyliście się orków i o to mi chodziło. Kosu rokowego szamana. Pewnie gówno robi. Ale możemy zawsze sprawdzić, no co to szkodzi. A ta, 14 siły za mało. No dobrze, cieszę się. Naprawdę... Niezmiernie się cieszę. Co jest? Kurde, jakieś spadki FPS-ów mi się tu robią. Co to ma znaczyć? Nie ma takiego bicia. Jakieś tu trofea są. Farnagar, szaman hordy. O, kostur najwyższego orkowego szamana. Bezpieczna orkowa mikstura. Nieznany efekt. Aha. Już się boję, co to za mikstura. Klucz. O, fajnie. 3 tytonie jabłkowe, kurde no. Dużo jarał pewnie. Dobra, mamy tu skrzynię. Zabieraj łapy!
Trzymaj w przyszłości łapy z dala od rzeczy, które do ciebie nie należą. Ty kurde, sukwiarzu. Ja tu zaraz wstanę, oni będą stać tu za mną. No co za łeb. No ubił mnie, po prostu mnie ubił. Kurde, chyba te skrzynki muszę otworzyć samemu, widzę, że... Nie, no patola. Czekaj. Chwila. Stójże. Nie zadaję się. No ja pier... Nie zadaję. Kurde, nie, no teraz to jesteś łeb, totalny. Przez ciebie muszę teraz pić miksturę. Dzięki, naprawdę wielkie dzięki. Przeklęty! Zostaw mnie w spokoju. A, fajnie, że teraz nie chcę. A w dupie mam was, wiecie o tym? Aj, fajnie! To teraz, kurde, nie dość, że ja sobie z nim nie mogę pogadać. Ej, nie, patologia. Przeklęty złodziej! Gardzę takimi jak ty! No bez jaj. Dobra, zajebiście, po prostu OP jesteście. Dobra, teraz mi wybijcie tych orków, jak tacy mądrzy jesteście. No, dobrze. No lol! No patrz, kurde no. No i teraz jeszcze raz to muszę robić, nie? Super. No w sumie może nawet i dobrze. Przynajmniej nie będą, wiecie, strasznie tak... O kurde. Odsunąłbyś się może, Brandon, od tego ciała, hm? O kurde, odsuńcie się od tego ciała. Boże, takie nerwy mnie biorą teraz, żebym trochę w tą FIFA pograł. Trochę wygranych, trochę przegranych. O kurde, a się będzie dziać. No walczyć, panowie. O kurde. Oj, trochę się będzie działo. Dacie radę z orkami? Nie płaczcie. No i ładnie. Sorry, że znowu musieliście to słyszeć, ale no po prostu na tego, na to nie ma mocnych. Ale okej, dobrze. Skoro się wszystko udało, to pięknie. No i teraz mamy tam wejście do tej biblioteki. Tylko kurde, moglibyście tu poczekać. Nie wiem, ja was gdzieś odprowadzę, poczekacie na mnie i kurde, nie wiem, będę musiał otworzyć samemu te skrzynki. Aha. W sprawie grogu brakuje 20. Tak, do... Kurde, no to do kitu w takim razie. Do kitu taka robota. Dobra. Okej, skoro tak, to później otworzymy te rzeczy. Okej, dobra. Teraz tutaj. Macie tych orków do wybicia. No, o, zareagowali. Dobrze, idźcie walczyć. Dobrze, pięknie. Goni mnie ktoś? O kurde, goni mnie któryś z tych orków pieprzonych. O kurde, jeszcze kusznik. Fuck the system. Kolejne bydle załatwione. No, koniec z tobą, bestio. Macie więcej orków do wybicia, no. Łajzy. Goni mnie ktoś jeszcze? Jeszcze macie kusznika do wybicia, wiecie o tym? O, tam macie tego gówniarza jeszcze do wybicia. No bić się z tym, no. Dobra. Przynajmniej to gówno zostanie wybite. No, brawo. Dobrze. Okej. Lol. Nieważne. Ty, no patrzcie, tu jeszcze macie orka. No zabić to ścierwo. Dobra, idź się z tym.
No, kolejne koniec z tobą, bestio! Dajecie sobie radę z orkami, no nie pomyślałbym. Tylko trochę życia krucho macie, no to damy wam miksturę. Żebyście mi tu nie pozychali. Esencję masz. Proszę, weź tę miksturę uzdrawiającą. Ale może nie tą, kurde no. Dobra, czeka likator. On jeszcze ma duże życie, Brandon. Miksturkę ci dam. Eliksir leczniczy. Proszę, weź tę miksturę uzdrawiającą. Dobra. Macie i się cieszcie, bo kurde. Esencja lecznicza, dobra. Wszyscy poleczeni, praktycznie nikt nie zginął. Jest wszystko spoko. Dobra. Jeszcze przeszukamy dokładnie tu teren. A, to jest ta kusza, która tak śmiesznie spadała. Będzie co sprzedawać potem, nie ma co. Jak już tylko nie będą nam potrzebni ci orkowie, boże, orkowie, piraci, po prostu ich odprawimy i sobie przeszukamy tą bibliotekę. Tam nic nie będzie, założę się. Ale okej, okay, ale tu widzę, że też są jacyś inni orkowie, jeżeli chodzi o wygląd. Ale w sumie dobrze. Mnie to nie będzie przeszkadzało przynajmniej. Dobra, wbijamy do tej biblioteki i zróbmy zapis. Przyda się zawsze taki zapis. Dobra. Okej. Okay. Teraz trzeba się przygotować do tego. O kurde, tam coś płonie. Tam coś, jakieś sukinsyństwo płonie. Chcesz wybić wszystko, co żyje na tej wyspie? Wracamy do obozu. Ty no dzięki. Chwila. Ty no naprawdę dzięki. Chodź z... Idę! No chodźcie ze mną, co panikujecie? To wystarczająco dalej, jeśli na... Chwila. No kurde... Chodź ze mną. Czekaj! Co czekaj? Kurde, nie! Nie. Chwila. Macie iść za mną, no. Chodź... Idę! No. Dobra, skoro tu nie chcecie iść, to przeszukamy jeszcze inną część kanionu. Tak chcę wybić całą wyspę, no rozumiecie to? Zależy mi na tym i to strasznie. To wiecie co? Mam taki pomysł. Możecie odejść. Nie podchodźcie. Nie pod... Ta! W porządku. Może kie... Dobra. To jeszcze mi się przydacie potem. Nie rozumiem. Okej, okay, dobra, przynajmniej teraz będę mógł w spokoju przeszukać zawartość. Tu są te skóry. Ale muszę uważać, żeby kurde nikt się nie skapnął. Zrobimy na wszelki wypadek zapasowego save'a. Dobra, zapasowy save będzie. Git. Okej, okay, dobra, otwieraj. Przydałoby się parę wytrychów. Tu nie mamy wytrychów, to jest ten problem nasz. A w skrzyni co? A, golda tylko mamy. No to krucho. Z tym goldem. Tej no, ale może byście jednak do mnie dołączyli, bo... Jeżeli chcecie wszystko eksplorować, to musicie ze mną. I to koniecznie, bo inaczej no nie ma szans. Chwila! Dobra, za mną. Tak. Okej. O, ja od razu wszyscy za mną poszli. Idealnie. Dobra, to jeszcze przeszukamy inną część wyspy. Nie każę wam tam iść. Chyba będę musiał naprawdę sam tam pójść. To jest masakra. I tyle powiem na ten temat. Dobra. Skoro nie chcecie, skoro się tak dygacie, boicie i te sprawy, no to... Nikt wam nie każe tam iść. Tylko po prostu szkoda, że nie macie na tyle odwagi. No dobra, z orkami jeszcze się rozprawiliście, no. Nie wiedziałem, że to sobie dacie radę, ale już... Z czymś takim to chyba już naprawdę nie chcą mieć do czynienia. Ale ja ich w sumie rozumiem, nie chcą zginąć od razu. W sumie dobrze nawet. No szkoda tracić piratów. Jakich jest mało na tej wyspie.
To tym bardziej szkoda strat. Dobra, ale widzę. O! Tam właśnie jeszcze jest wejście. Sprawdzimy sobie tą skrytkę. Moment, tu więcej jest tych polnych jagódek. Trzeba je tu pozbierać. Okej, dobra. Są tu te rzeczy wszystkie zawarte. Tu już byliśmy, tak? Bo to był ten ten szczurek pustynny. Dobra, zapiszemy sobie, zrobimy sobie tak. To jest ten save. To jest ten zapasowy. To możemy to nadpisać. Nie wiem, jakaś naszła mi ochota, a po drugie miałem nagrać wczoraj Gothica, ale byłem już tak zmęczony, chciałem się zająć bardziej FIFą, bo budowałem bardzo drogocenny skład. No może nie jest warty 10 milionów, ale robi wrażenie, po części. Ale nie zdradzę wam, kto jest jeszcze w tym składzie. Dowiecie się w przyszłości, jak już może zajdę dalej w ligówkach. To wtedy być może nawet będę grał tym składem, ale póki co nie ma. O, proszę, macie pełzacza do zabicia. Bić się z tym. Kolejne bydle załatwione. Z tobą, bestia. O, na pełzacze to jeszcze idą. Łapią się. Dobra, idziemy. Aha. To wystarczająco, jeśli naprawdę. No chyba se żartujecie. Nie. A, czyli tu już się dygacie. Lol. Choć rozum. Chwila. Idę. Tej no, gdzie uciekacie? Chwila. Gdzie uciekacie? Choć no to. A ty. Chwila. Ty też zostajesz. Takie. Współczuję wam, wiesz. Myślałem, że jesteście odważni, ale chyba jednak się pomyliłem aż nadto. No trudno, skoro nie macie aż takiej odwagi, no to co, możecie już się wycofać. Do. W porządku, może. Tak. Rozum. Lol. Bez jaj, że się tak zbugujecie. Żal. Czekaj. Skip. Chwila. Stój ty. Chodź ze mną. No to w dro. A reszta idziecie. Nie po. Chociaż. Dobra, chodź skip ze mną. Może jednak się ty zdobędziesz na odwagę. Bo już z tobą miałem do czynienia. Rozmawialiśmy już. A mówiłeś, że jeszcze wcześniej mnie znałeś. Ty się okażesz jedynym naprawdę przyjaznym kompanem. Dobra, o, tu jeszcze nie byłem, to pozbieram sobie te roślinki. Coś tu jest. Jakaś potka. Zielska. Okej. Dobra, skip. Przydasz się tutaj najbardziej. Bo jako, że jesteś jedynym łucznikiem, piratem. Nie wiem, albo że nie, albo oni się jeszcze tam zbugowali, ale dobra. Jakoś mi to mało obchodzi. Dobra, spróbujemy teraz tam wejść. Kurde, nie dygaj się, chłopie. Jak coś, to ja odpalę czary mary. I wiesz, że on jest skończony. Idziesz za mną? Dobrze, idziesz za mną. Pięknie. O to chodzi. Dobra, jeżeli teraz powiesz nie, no to wynocha. Dobra, save'a robimy. Na tym najlepiej się zrobi. Okej. No to idziemy teraz, skip. I bez paniki, chłopie. Damy radę. We dwóch przynajmniej. Widzisz? Zdobył się na odwagę.
Ej, no kurde, to go zajebało. O chuj. Dobra, a jednak nie. A jednak to był fatalny pomysł. Kurde, przecież tu potrzeba więcej kompanów. Zrobiłem chyba najgorszy błąd, jaki tylko mogłem zrobić. Czekaj, co ten save robi? Bo jeżeli przy tym save'ie mamy wszystkich, to... czterech, to idą wszyscy. Dobra, wszyscy są. Dobra. Idziemy, panowie. Nie ma opieprzania się. Mamy tam iść i kurwa koniec, jasne? Dacie radę? Dacie radę. Jesteście zwycięzcami? Jesteście. No. Bo już mówiłem, poszedłem w dwóch. Sądziłem, że dalej się Skip coś do mnie odezwie, ale widzę, że zaczął działać. Zobaczymy, jak teraz to pójdzie w przypadku czterech. Ale w czterech to powinni go rozsiekać bez problemu. Przynajmniej mam taką nadzieję. Bo jak nie, to trzeba będzie jeszcze wsparcie dodatkowe wziąć. Z tym ogarem to będzie naprawdę... To jeszcze jest ognisty. Piekielny ogar. To jest w ogóle już masakra. Totalna. Dobra, panowie. Szykujcie się do porządnej akcji. Dobra. Ogar tam czeka. To wystarczy, jeśli... Nie ma mowy. Nie ma mowy. Chwila. Kurde, nie. Idzie się ze mną. Choć rozum... Chwila. Nie ma uciekania. Tak. No ja pierdzielę. Chwila. No chyba mam coś z głową. Chodź ze mną. No to... Chwila. Brandon, bo się pogniewamy. Idę. Macie iść. Teraz zrobimy sejba specjalnie. Żebyście mi, kurde, nie uciekali. No i jedziemy z tym... wszystkim. Chcesz wybić? Wraca! Kurde, widzę, że jesteście takie tchórze. Idźcie, dajcie mi spokój nawet. Nie, macie iść ze mną i koniec. Chcę, żebyście wybili mi tego ogara. Dobra, trzeba to jakoś rozplanować tak, żeby mi te skurczybyki zaczęły działać. W końcu zaatakują, no. To wystarczy, jeśli... No pedały, no a pomóżcie, no. Ale wy jesteście naprawdę denni. Wstyd mi za was. Mam taką fajną grupę, 4 osoby plus ja. I jeszcze wam... Dobra. Sprintuję. Wszystko, co żyje na tej wyspie? Wracamy do obozu. Okej. Chwila. Czekaj, może byś pomógł. Dobra, chodźcie, pomóżcie. Chcesz wraca? Co za łeb. O, wybiliście. Tej, no nie wierzę w was. O kurde, ale wy macie straty. Za mną. Chodź. Co? Tchórzycie? Czekaj! Ja pierdolę, co za tchórze. Wybili ognistego demona, a już dalej się dygają. Przydałoby się parę wytrychów. No super, cieszę się. O, kamienna tablica siły, fajnie. Cieszę się, tylko kurde, ja nie mam wsparcia w ogóle. Zajebiste po prostu wsparcie. A, dajcie spokój. Nic, tylko po prostu narzekać na nich. O, chyba to jest ten klucz od szamana. Myślę, że tu nie będzie już więcej stworzeń. O kurde, kamienny strażnik. No patrz, i teraz właśnie by się przydała pomoc i oni mi nie pomogą. No i właśnie to jest to. To jest właśnie to chamstwo. Kurde, dygają się kamiennych posągów. Do dupy taka sytuacja, do dupy. To ja bym musiał się skradać w takim razie. Jak nie chodzi, bo oni przecież to wszystko słyszą.
Dobra. Jeżeli teraz się przekradniemy i wszystko weźmiemy co trzeba, to po prostu... No dobra. Widział mnie frajer. O kurde. O Jezu, jestem, nie dam rady w życiu. Uciekam. Popierdylam jak szalony. No dobra. Kurde. Nie, to jest katastrofa. Jak oni mi tak chcą pomagać, no to kurde, do widzenia. No w takim razie, no ja sam nie dam rady przecież tego zrobić. Jestem za słaby. Nie wiem, co ja bym musiał zrobić, żeby ich pokonać. Nie wiem, cud musiałby się wydarzyć w takim razie. Kurde, no draży, martwi mnie to. Ale dobra, wiecie co? Zajmiemy się tym później. Póki co wracamy do obozu piratów. Misja nasza wypełniona. Brzytwiaki wybite. Dostaniemy teraz obiecany strój bandyty. I po prostu się jeszcze do magów wrócimy, bo chciałbym sobie kupić trochę tych zwojów z czarem przyzwania golema, bo to co widzieliście w poprzednim odcinku, to naprawdę było niezłe. Jakbym zrobił taką runę, to już kurde byłby sukces i mógłbym praktycznie przeżyć wszystko, co by się tylko dało. Dobra, idziemy. Nie ma co. O, tu szczur mi został. Wybiję go. Dobra, wybiłem. Chociaż tyle zrobiłem tutaj w tym wypadku. A co to ta bezpieczna mikstura? O co tu kaman z nią? Czekajcie, zrobię save'a. Tak, zrobię save'a i sprawdzimy to. Wypij mi to. O ja pierdzielę. O Jezu, co to z nami zrobiło? Ło, w pizdu. Przecież to normalnie wyglądało jak jakaś eksplozja, jak nic. Napiję się. Ale kurde, co to miało być? To trzeba opylić. Takie gówno trzeba opylić. Przecież tego nie można pić. Jest zakazana mikstura. Taki shit. No coś mi sterowanie się zbugowało. Kurde no. Ze szczurami, żeby nie umieć walczyć. Coś mi się sterowanie podupiło. Nie wiem, muszę coś sprawdzić. Nie, coś mi się to nie podoba. Opcje. Sterowanie, ustawienia gry. Sterowanie z Gothic 1. No, dlatego mi coś tu nie grało. No, jest. Okej. Okej, no i teraz mi wszystko pasuje, no, dobra. Czyli coś tu mi nie grało najzwyczajniej w świecie. Dobra. Wybijemy te szczury teraz z magii. Dobra. Pozbyłem się tego gówna szczurzego. Teraz to. No i ładnie, dobra. Z magią nie mamy problemu już do tej pory. Okej, dobra. Tepniemy się teraz do magów wody jeszcze wcześniej, bo chciałbym pohandlować, coś kupić. No i ewentualnie, nie wiem. Zobaczymy. Dobra, póki co tepamy się tam. I ładnie. Wszystko jest. Te drzewa. Ale no cóż, texture pack by się przydał inny. Bo był w poprzednim odcinku ten właściwy, który dostałem. A teraz coś się popieprzyło. Dobra. Niech cię. Dobra. Mam na ciebie na razie wywalone, staricz. Teraz idę do Kronosa. Handel.
ci tu sprzedam takie fajne wygibasy, o, te orkowe świństwa, które w ogóle mi nie są potrzebne, to również. A, mało warte są, niestety. O, kusze chociaż coś tam są. Poniekąd. No i co z tą zbroją pirata? Chyba ją sprzedam, wiecie co? Tak zrobię. No i ładnie, już jesteśmy opyleni w przód. A coś tu jeszcze z tych rzeczy. O, mamy tu trochę skórzanych mieszków. Nie otworzyłem ich chyba, tak? Bo to są te z domu. Wiadomość w butelce. Sekstant. Złoty świecznik. O, te skóry wilka bym posprzedawał. Ale to moment. Okej, dobra. To teraz zrobimy tak, pootwieramy te mieszki. Się wzbogacimy ładnie. No i ładnie, teraz jesteśmy w dobrej sytuacji finansowej. Tylko te błyskotki zostawiamy, bo one nam się przydadzą na przyszłość. Ile mamy w ogóle punktów nauki? Bo może bym się nauczył tego pradawnego języka. Zacznijmy od teksty, pisania, język ty... 2000, kurde. Brakuje mi jeszcze, a nauczyłbym się. Przydałoby mi się to bardzo. Taka umiejętność, nie ma co. Dobra, teraz do Merdariona. O ile mamy ten... no mamy dalej ten kamień ogniskujący. Jeszcze otwórz tą butelkę. Dobra, jakaś mapa do skarbu. O to chodziło mi. O, jaki lag? Okej. Jeszcze tu mamy jedną mapę. Mapa do skarbu. No, i mamy tu cholerę skarbów. Dobra, ale wolałbym teraz wrócić do piratów. Dobra. Do kanionu. No i pięknie, dobra. Wiecie co, dzisiaj też będzie nieco krótszy odcinek, żeby go nie przedłużać strasznie. Dostaniemy ten kostium pirata i skończymy odcinek. I w następnym odcinku powinniśmy już przejść podróż w stronę bandytów, ewentualnie poszukać tego miecza dla Abigali. Tej kobiety, dla przypomnienia, kobiety piratów. Moment, tu znowu jakieś zielska mamy. Nie zbierałem tego, to teraz mogę to zrobić. Tylko właśnie tego tekstur paka chcę z powrotem, więc jeśli mógłbyś mi go przekazać jakoś, to byłbym wdzięczny. Dobra, okej, to teraz tak. Wszyscy pewnie wrócili żywi do obozu piratów. Okej. Kapitan Greg pewnie już zadowolony. Ode mnie nie usłyszą nawet. A właśnie, my musimy kupić jeszcze ten. No, tą czarną. Jeśli, jak są, po powrocie nie mam. Nieprzyjemne. Czekaj, handel chce. Sprzedałem te błyskotki. Nie mam czasu na takie rzeczy. Jeśli będą warte coś. Ale tak patrzę i myślę, że chyba jednak nie. Kurde, marnie. Mogę ci opowiedzieć. Ten sekstant mogę. Jeszcze mi brakuje. Coś muszę sprzedać, no do cholery. No coś zaraz sprzedam, no poważnie wam mówię. Naprawdę w to wierzysz? Coś zaraz sprzedam. Mogę ci opowiedzieć o takich żeby rzeczach. Zarobić. O! To gówno ci mogę sprzedać, bo to tego nie opłaca mi się. Nie mam trzymać. Czasu na takie rzeczy. On nawet nie wie, jak się trzyma miecz. Ale że on wie, tylko sam ty, kurde, tak jesteś głupi. Dobra, sprzedamy ci trochę tych leczniczych ziół. Już mi lepiej. I ty masz tą czarną perłę. Trzymam się od tego z daleka. Dobra. Teraz ja od ciebie kupuję tą czarną perłę za 1,5 k. Dziękuję. Musi. Ja jestem zadowolony, bo przynajmniej mam ten składnik. Nikt mi o tym nie mówi. Dobra, mamy tak. Tego jest więcej, wierz mi. Mamy serce. Z tobą zgadzam. Czekajcie. No mamy tą menzurkę. Serce posiadającego duszy, siarkę, akwamaryn, czarną perłę, esencję many i bagienne ziele. Możemy już zrobić to. To
Kurde, gdzieś by się przydał. O, u Samuela jest stół alchemiczny. Może mu niego zrobić, albo u magów wodnych. Czekajcie. Teraz to jest jedyna możliwa okazja, aby zrobić to. I możemy potem wrócić do Jarkendaru i oddać tą misję. No, dzięki, że zostawiłeś dla mnie to. Dobra. Mikstury specjalne. Ekstrakt dusz. Jebut. O, proszę. Oj, chyba coś jurskiego zabrakło. Zawsze to był. No, zaraz to sprawdzimy. Te, ruskiego nie ma. Nie ma ruskiego dubbingu. O cholerę, jasno. To nie wiem, jak ja instalowałem ten dubbing. Dobra, gdzie mamy tą miksturę ekstraktu dusz? O, orkowy bimber. O. Chwila. Chcę... Co podać? A. Co? Mam trzy. Czekaj, ja bym ci to sprzedał. Czekaj, gdzie to jest ten orkowy bimber? A, nic nie warty. Ale fajnie, orkowy bimber. Nie było jeszcze tego. Dobra. Gdzie ten ekstrakt dusz? Gdzie ta mikstura ekstraktu dusz? Odtrutka. A jest. O kurde, 5000 warty. No ale dobra, mamy to, czego szukaliśmy. Dobrze, to jeszcze porozmawiamy z kapitanem Gregiem. Wrócimy się do Corinis, do Xardasa i po prostu do Moriusa, przepraszam bardzo, i oddamy mu ten ekstrakt dusz. Dobra. W sprawie kanionu. Tak, o co chodzi? Pozbyłem się wszystkich brzytwiaków. Dobrze, bardzo dobrze. Widać, że potrafisz to i owo. No. Potrzebuję pancerza, jaki noszą bandyci. Nieźle ci idzie. Chciałem, żeby Bones założył bandycki pancerz i szpiegował tych psubratów. Ale sądzę, że ty się lepiej nadasz do takiej roboty. Może nawet uda ci się wyjść stamtąd w jednym kawałku. Pogadaj z Bonesem, to da ci pancerz. Nałóż go i idź do obozu bandytów. Chciałbym wiedzieć, po co te świnie sprowadziły się do doliny. Tak jest, kapitanie. No i ładnie. Masz dla mnie jeszcze jakieś zadanie? W wieży stojącej wśród południowych klifów wciąż gnieżdżą się bandyci. W sumie to Francis miał się tym zająć. Ale jeśli chcesz, to możesz załatwić i tę sprawę. Północna plaża jest już bezpieczna. Wspaniale. Oto twoja nagroda. No i teraz to mnie to taka suma zadowala, a nie 50 sztuk złota za strój farmera. No hopie, dobrze. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach? Nieprzyjemna sprawa. Nie można na tym polegać. 2000, kurde. Człowieku, jesteś porąbany. Dobra, ale niech ci będzie już. Okej, okay, no to mamy już kilka misji z głowy. Chociaż, moment. Kompas Garetta. Pragnienia Skipa. Aha. Dobra, może jeszcze wykonamy jakąś misję przed zakończeniem odcinka. Dlaczego by nie, no? Nie wie, komu wierzyć. Dobra. To mam taki pomysł. Ale ładnie. Mamy już wszystko, czego nam trzeba. A i nie gadajcie, że ten strój bandyty będzie wymagał siły, bo w przeciwnym wypadku będę miał przesrane. Dobra, strój bandyty. Gdzie jest ten strój? Tej, no miałem go dostać. A, do Bonesa. No dobra. Ale ja jestem mądry. Zapomniałem, a Greg mówił, żebym się do Bonesa skierował.
Dobra. Jezu, co to za lagi? Te spadki mi się nie podobają. Czyżby już zabrakło dysku? Znaczy miejsca na dysku? O kurde, chyba tak. Dobra, musimy szybko dać radę kupić ten pancerz. Jezu! To się nigdy nie zmieni. Teraz takie lagi. Greg kazał pan. Dobra, dawaj to. I wiecie co, kończymy odcinek. Lol. A jednak nie. Chociaż lagi nie ustępują. Dobra, zakończymy już tu odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie go. Jeżeli wam się spodobał, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie. Yo.